Ksiądz święci jakieś chusteczki i ludzie wyciągają, pełny kościół, ludzie wyciągają chusteczki, on święci chusteczki, żeby te chusteczki potem przykładać do jakichś tam chorych, przynosić to błogosławieństwo. To jest straszna rzecz. A ludzie w to wierzą, że jak to ksiądz robi, taki szanowny ksiądz, który jakby znany nawet w Polsce, takie rzeczy robi, no to ludzie nie wiedzą, no jeżeli tak się dzieje, na pewno to jest prawda. A to jest absolutne kłamstwo. Przecież a inny duch wlada w kościele, ale to nie duch pochodzący od Ojca i Syna. Mówi z przekonaniem, to jest duch pochodzący od diabła, który przybiera szaty Ducha Świętego z tej wielkiej litery. A to taki mały Duch Święty z rogami, z kopytami i z ogonem, który dzisiaj wchodzi do kościoła i ludzie nie wiedzą, co to jest, a te prawdziwe pasterze, które powinni mówić, prorok Izajasz mówi jeszcze mocniej o nich, mówi, to jest nieme psy, które nie szczekają, kiedy wilk pożera owce.